Telewizja wPolsce.pl, witam Państwa bardzo serdecznie. Pieniądze w tle, bo no właśnie bardzo ciężkie wyzwanie, trudne wyzwanie przed rządem Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko przed tym rządem, bo inflacja to oczywiście problem ogólnoświatowy, ale jeżeli do tego dołożymy Polski Ład, no i wyzwanie związane z uporządkowaniem tego, co wprowadzono, no to faktycznie każdy będzie oglądał dwa razy złotówkę, każdą wydaną w sklepie. Jak rozwinie się Polski Ład, czy te zmiany paradoksalnie przyniosą odbicie w postrzeganiu zmian podatkowych? Przypomnijmy, że rząd po wprowadzeniu Polskiego Ładu w życie 1 stycznia naniesie jeszcze poprawki. Teraz przed Państwem Mateusz Morawiecki. Walka z tymi pewnymi nieprawidłowościami, które się pojawiły, i technicznymi, ale także poszerzenie pozytywnych stron Polskiego Ładu o nowe grupy społeczne jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów, na wszystkich rencistów. Do 12 800 zł emerytura bądź renta. Już niewiele jest emerytów w tym przedziale między 10–12 tysięcy złotych, ale wszystkich ich do 12 800 obejmie ulga dla klasy średniej. Bardzo pozytywna wiadomość. Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców. No właśnie, do gry dołączył wczoraj jeszcze Jarosław Gowin, wicepremier były, który mówi w ten sposób teraz: ja sprzeciwiałem się Polskiemu Ładowi, choć podpisałem, to podpisałem w nieco innej formie i tak naprawdę inna reforma weszła w życie. Wiem, że Marek Wróbel jest autorem takiej tezy, bo śledzę wpisy między innymi w mediach społecznościowych, zresztą naszego drugiego gościa również bardzo uważnie. Padła tam taka teza, że jeżeli ludzie dostaną jeszcze te pieniądze, czyli tę ulgę dla klasy średniej, jeżeli te błędy zostaną naprawione, wówczas postrzeganie Polskiego Ładu się zmieni. Jakby mógł pan rozwinąć tezę? Marek Wróbel. No, przede wszystkim niech Polski Ład, to znaczy problem z Polskim Ładem można podzielić na trzy części. Jedna część jest taka, że popełniono sporo błędów. Krótko mówiąc, ustawy były pisane za szybko, bez testów i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem dlaczego. Trzeba było je uchwalić przed Nowym Rokiem, ponieważ w roku wyborczym nikt by tego nie zaryzykował. Więc albo wprowadziłoby się te zmiany podatkowe teraz, albo by się wprowadziło po nowych wyborach, o ile oczywiście PiS by je wygrał. Czyli w tle było teraz albo nigdy. No właśnie, ale eksperci Ministerstwa Finansów, tylko zaznaczę, bo także w tygodniku Sieci mówili o tym, że od wielu miesięcy trwało przygotowywanie, prace nad tymi zmianami. Czy po prostu Ministerstwo Finansów nie wyczuło, co się może zadziać? To widocznie Ministerstwo Finansów potrzebuje więcej niż miesięcy na przygotowanie projektów bez błędów, co ja poradzę. Drugi problem to jest oczywiście krytyka z różnych stron, nie tylko ze stron opozycji lewicowej czy liberalnej, akurat z takiej czystej, prawdziwej lewicy tutaj krytyki było stosunkowo mało. Oczywiście totalna, liberalna opozycja wykorzystywała tutaj wszystkie możliwe istniejące i zresztą również nieistniejące błędy w ustawach podatkowych, żeby to zdyskredytować. Trzeci problem jest taki, że strona rządowa nie komunikowała w zasadzie, poza nielicznymi wyjątkami. Jarosław Kaczyński parokrotnie o tym mówił, że tak powiem, z ptasiej perspektywy. Pan premier również parokrotnie się o tym wypowiadał, ale w zasadzie w takiej codziennej komunikacji wszystkie części Polskiego Ładu były opowiadane osobno. A należało to opowiedzieć razem. Przecież Polski Ład to nie tylko zmiany podatkowe, tylko cała masa innych projektów, nie tylko zresztą zmian ustawowych, ale również i projekty inwestycyjne, i to wszystko razem dopiero pokazuje, czym jest Polski Ład. I tutaj ta komunikacja zawiodła. Natomiast ja uważam, że Polski Ład jest, jakby to ująć, restartowalny. Znaczy to jest tak duży program z tak głęboką myślą, nie zawsze wyrażoną, ale można ją tam znaleźć. Nawet jeśli ci, którzy przygotowywali cząstki tych projektów, nawet tego nie wiedzą, to jest to generalny program przemiany stosunków społecznych w Polsce. Czyli krótko mówiąc, podbudowania prowincji i podbudowania klas niższych do takiego poziomu, żeby stanowiły co najmniej niższą klasę średnią, czyli właścicieli o bezpiecznej sytuacji, o jakimś tam nie koszcie, tylko dochodzie rozporządzalnym. Dobrze, więc to można zakomunikować jeszcze raz i ja raczej tutaj jestem optymistą, chyba że rząd sobie nie poradzi z tą komunikacją. No właśnie, to jak będzie i czy to nie jest tak, bo można odnieść takie wrażenie, że no, jakkolwiek idea mówiąca o tym, by ulżyć najbiedniejszym, którzy płacili zbyt wysokie podatki w stosunku do tego, co oddawali państwu na usługi publiczne, bo tym są podatki najbogatsi, nie starczyło jakby tych najbogatszych w naszym kraju, dlatego sięgnięto po prostu po klasę średnią, której teraz należy znowuż ulżyć. Jak na to patrzy Józef Orzeł? No, tak jak mówi Marek, nie zakomunikowano od początku, czym ma być Polski Ład, albo inaczej, ten komunikat był nieprawdziwy. Ten komunikat był, pomożemy skorzystać zdecydowanej większości Polaków, co najmniej 18 milionom. No tak a propos, to Polaków jest 38 milionów, to 18 nawet nie stanowi połowy. To prawda. Ale ukryto to, że Polski Ład ma się sam sfinansować. To znaczy to, co pomożemy tym biedniejszym, weźmiemy od tych, co są bardziej zamożni. Tak. Na społeczeństwo polskie nawet tej części bardziej zamożnej za bogate nie jest. A do tego przyszło to, czego polski rząd nie przewidywał, co trudno było przewidywać. To, że nie dostaniemy pieniędzy unijnych, to raz. Po drugie, że ta epidemia będzie ciągle trwała i ciągle jakoś tam nie pozwalała gospodarce rozwinąć skrzydeł do końca na miarę naszego potencjału, który jest ogromny. I po trzecie, nie przewidziała, a to trzeba było przewidzieć, tę inflację, która nastąpiła, bo o niej analitycy światowi i polscy mówili, że to musi kiedyś przyjść. Jak się tyle włożyło pieniędzy w społeczeństwo i w biznes w pandemii na całym świecie, no to prędzej czy później z tego się jakaś inflacja musi urodzić. Więc to, co należy zrobić, nie wiem, czy to jest realne, bo nie widzę takiej woli w kierownictwie obozu władzy, należałoby jeszcze zrobić audyt tego Polskiego Ładu. Tak jak Marek mówił, nie wiadomo, kto jest autorem, robiły go różne grupki po kawałku, to się razem nie kleiło i nie skleiło. Trzeba jeszcze raz z tego zbudować całość, ale nie tylko całość ekonomicznie sensowną i społecznie dla Polaków, ale też komunikacyjnie, co jest być może też równie trudne. To oznacza, że trzeba zmniejszyć ilość priorytetów, najważniejszych punktów, filarów tego Polskiego Ładu i na przykład w związku z tym ja bym inaczej korzyści bym pokazał jeszcze raz. Rzeczy neutralne bym schował i komunikował później, bo to nie ma żadnego znaczenia wyborczego na pewno i politycznego, ale przede wszystkim coś bym zrobił ze składką zdrowotną, która jest dodatkowym, bardzo dużym podatkiem, 9% dla tych, co trochę więcej zarabiają, czyli dla zdecydowanej większości społeczeństwa. Na przykład bym ją zmniejszył na przykład do 3%, i co roku o 0,5% podnosił. To by nie było takim wstrząsem dla klasy średniej, dzięki której w ogóle mamy rozwój. No tylko ta klasa średnia przyczynia się i do rozwoju, i do umacniania porządku politycznego. Więc nie można jej tak podwójnie czy potrójnie osłabiać w tej chwili, Z jednej strony epidemia, z drugiej inflacja, z trzeciej Polski Ład. Znaczy ten podatek zdrowotny. Ale pytanie, czy kierownictwo się PiS-u i rządu na to zdecyduje? Według mnie nie ma innej możliwości, żeby wygrać wybory. Trzeba to zrobić. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, o czym mówią obaj panowie, że właśnie ta zawartość portfela, jakkolwiek ludzie, którzy nie patrzą na podatki, na zmiany, czy nie interesują się w ogóle ekonomią, i jest ich bardzo wielu niestety, bo wiem, bo też programy ekonomiczne w naszej telewizji także są i ludzie po prostu tego nie chcą przyswajać. Natomiast jeżeli widzą w portfelu mniej pieniędzy, automatycznie obwiniają za to rządzących i to już jest bardzo poważne. Józef Orzeł, bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że pan musi lecieć, więc dziękujemy za udział w programie i dokończy Marek Wróbel w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Józku. No cóż, myślę, że większe zmiany poza tymi łatkami, o których jest mowa, większe zmiany podatkowe, no cóż, no, mogą wejść tak naprawdę od przyszłego roku, inaczej będzie chaos, nawet jeśli będzie to dopuszczalne z punktu widzenia prawnego. Więc myślę, że jakaś nowa reforma, skromna raczej i korzystna, i jednoznacznie korzystna, może nas czekać pod koniec tego roku. Będzie jednoznacznie korzystna dla podatników, jeśli będzie, ze względu oczywiście na rok wyborczy. Natomiast należałoby, jeśli Polski Ład ma wybrzmieć, należałoby pokazywać inne jego elementy. Tutaj rząd nie jest związany terminami. Tak? Jeśli na przykład weszło w życie ta część, która dotyczy budowy domów do 70 metrów bez zezwolenia, to ona może wejść w życie kiedykolwiek, prawda? Czyli nie jesteśmy tutaj związani kalendarzem. I tak dalej, więc myślę, że ten rok należałoby poświęcić po pierwsze na uspokojenie sytuacji z podatkami poprzez łatki, najlepiej nie wprowadzające dodatkowego chaosu, a po drugie na wybicie najróżniejszych innych korzyści, na przykład projektów inwestycyjnych, które realnie mają służyć ludziom. Prawda? Na przykład te różne ośrodki, kultura, a przede wszystkim komunikacja, ta cała infrastruktura prowincjonalna, która jest powoli przywracana i w to się inwestuje. Tutaj trzeba po prostu lepiej to opowiedzieć i oczywiście dobrze byłoby, gdyby ludzie zrozumieli, że inflacja nie ma nic wspólnego z Polskim Ładem, że inflacja to jest właściwie zło konieczne, że gdyby nie zastrzyki pieniędzy, które są oczywiście czynnikiem, jak Józef mówił, ogromnym czynnikiem inflacjogennym, to byśmy mieli kupę bezrobotnych i bankructw. A inflację i tak byśmy dostali, bo ona w dużej mierze pochodzi z zagranicy. Więc tego rodzaju komunikacyjne zadania oczywiście spoczywają na barkach rządu i one muszą być po prostu lepiej wykonywane, a zbójeckie prawo opozycji jest takie, żeby to wszystko krytykować. Na razie jeszcze żyjemy w demokratycznym kraju, więc opozycja ma swoje zbójeckie prawa. Czyli kolejny koniec demokracji przed nami, tak? Tak. No właśnie, mili państwo, to ostatnim zdaniem, czy z biegiem czasu ludzie jakby zrozumieją, czy rząd naprawi tę sytuację, o tak może, podsumowując? Na pewno ma na to pełną szansę. I tu stawiamy w takim razie kropkę z optymizmem. Na szczęście, ale te rady naszych gości, ekspertów z pewnością powinny trafić także gdzieś nieco wyżej. Dziękuję serdecznie. Józef Orzeł był wcześniej z nami, Marek Wróbel. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia państwu. Dziękując za uwagę, żegnamy się. Do zobaczenia.